Dzień dobry. Jest tam ktoś? Tak. Zaczynamy daily vloga. Idziemy na zakupy. Idziemy. Mniam, mniam. Słoneczko? Słoneczko? Zaświeciło? Tak? Minuś? Jedziemy! Ninulka jest już gotowa. Dzisiaj ma cieplejszą czapeczkę i cieplejszą kurteczkę i buciki. Ma takie złote, piękne. Idziemy, tak? Widzimy się później. Hej kochani, jesteśmy w samochodzie. Boże, prawie nas porwało, naprawdę, prawie nas porwało. Teraz jedziemy po moją mamę i jedziemy na zakupy, a później zobaczymy. Mam nadzieję, że Ninulka niedługo zaśnie, bo to już jest jej pora spania. Zobaczymy, także widzimy się później, pa. Po prostu tak wieje, że aż kołyszę samochodem. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, co za wyprawa. Ale po prostu masakra. Muszę sobie kupić nową matę, taką na stół. I jesteśmy właśnie w Carrefourze. O, ta jest super. Ciekawe, czy tyle kosztuje. Moja mama poszła sprawdzić. O, te są jeszcze ładne. Tak, są po złoty 19? Super. No to ekstra. Ekstra. Kochani, jesteśmy na miejscu, już jestem w domu, jest godzina 11:40, więc kupiłam parę fajnych rzeczy, które zaraz Wam pokażę. No i tak, muszę się ubrać za obiad i później pędzimy po Michasia. A później jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia, także widzimy się później. Ninusia sobie teraz pije mleczko, a ja zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Hej kochani, pokażemy Wam teraz, co kupiłyśmy. Ninka miała iść spać, ale niestety nie chce zasnąć, więc będzie tutaj z nami. Masz coś do powiedzenia? Więc pierwszą rzeczą, jaką sobie kupiłam, to jest taka odżywka do paznokci. Nie wiem, nigdy nie miałam z tej firmy, bo już te z Eveline na moje paznokcie nie działają i to jest jakaś taka witaminowa bomba. I ona kosztowała 5 zł w Carrefourze. To naprawdę będzie taki totalny miszmasz, także wiecie. Więc tak, kupiłam dla Michasia białe skarpetki, ale wiecie, ile się naszukałam, żeby kupić zwykłe białe skarpetki. Oczywiście no, w takich typowo dziecięcych sklepach pewnie bym dostała, no ale no, na dziale, w Carrefourze na dziale tym dziecięcym też jest duży, duży wybór. A białe skarpetki naprawdę bardzo ciężko było mi znaleźć, więc takie białe skarpetki do buźki nie. Białe skarpetki. Teraz, kochani, kupiłam jeszcze... kupiłam dla Michasia też zwykłą taką podkoszulkę. Zwykła podkoszulka pod białą koszulę właśnie na ślub. I ona kosztowała 10 zł. Tutaj, słuchajcie, kupiłam sobie dwa opakowania. No, dwie pary rajstop, tak? Dwie pary rajstop, no bo wiadomo, trzeba drugą wziąć na... no taką, wiecie, awaryjną. Co jeszcze, kochani? Dalej, kupiłam pronto. To jest najlepsze pronto, słuchajcie, jakie miałam. Ono jest, tak jak tutaj widzicie, do drewna, do szkła, do komputerów, nawet do metalu. Wszystko czyści, więc bardzo, bardzo polecam. I teraz właśnie się skończyło. Kosztowało chyba 8 zł około, więc... idealnie czyści stoły właśnie drewniane i nawet właśnie ostatnio czyściłam nim szklany stolik, więc też daje radę, więc to pronto naprawdę, naprawdę jest super. Tak, to już Ninulka pokazuje. Kolejną rzeczą taki ręczniczek kuchenny będzie mi tutaj kolorystycznie pasował do ścian, bo już naprawdę wszystkie mi się zużyły. On kosztował chyba jakieś 2,99. Pojemniczki takie różowiutkie i tutaj są 3, bo w środku są jeszcze 2 mniejsze
i one kosztowały, takie do żywności, do przechowywania, i one kosztowały też chyba coś około 8 zł. Ręczniczek sobie kupiłam, też chyba za 3 zł. Fajne ma kolory, to jest taki malutki ręczniczek, może być do kuchni, ale może być też do łazienki, do wycierania rąk. I to jest bawełna, 100% ten bawełny. Ten naprawdę bardzo ładnie ściąga wodę, że jak chcecie coś wytrzeć, bardzo fajnie się w nie też w taki właśnie bawełniany wyciera ręce, bo ładnie, ładnie tą wilgoć chłonie. Co dalej? Orzeszki, orzeszki solone. Bardzo je lubię, chociaż bardzo rzadko je kupuję. Co tu jeszcze, kochani? Taśma izolacyjna. Zawsze się przydaje. Zawsze jest coś, co można taką taśmą izolacyjną czarną skleić, więc u nas na stanie zawsze w domu taka taśma izolacyjna czarna jest. Kupiłam Ninulce bobowite, bo już się skończyła. Kaszka kolejno, wiecie, zjadła. I tutaj kupiłam jeszcze dla mojej tutaj gwiazdeczki pięknej. Tak, Ninuśku. Takie leginsiki. W takim kolorze, taki róż, troszeczkę może taki czerwony, sprany. Nie wiem dokładnie, co to jest za kolor, trudno określić, ale takie leginsiki, one kosztowały 10 zł. I ja je kupiłam na rozmiar już 12 miesięcy, ponieważ no, Nina to jest spora dziewczynka, już za chwilę będzie kończyć 10 miesięcy, a na pewno będą dobre teraz, wiecie, na wiosnę. Na pewno jej się na spacery takie leginsiki przydadzą. I kupiłam jeszcze takie maty. Tu Wam może pokażę. To są takie maty, wiecie, do... no na stół, tak? Pod talerz. Spadło. Bardzo spodobał mi się ten wzór. Były różne, fajne, tak jak widzieliście tam wcześniej gdzieś na filmie. I one kosztowały chyba 19 zł za sztukę, więc fajnie. Jestem ciekawa, jak będą się sprawdzać. Wzór, myślę, bardzo ładny. Ktoś mnie tu zjada! A! Ratunku! A! Jakiś dwuzębny potwór! A! Jakiś dwuzębny potwór! Okej, ja biegnę po Michała, bo jest już 15. Mam tutaj dla niego kurtkę zimową i grubszą czapkę, szal. Przypięłam też kaptur, bo naprawdę tak wieje, że mimo że mamy tutaj tylko kawałeczek, no to może po prostu przewiać do kości, a miał rano założoną cienką kurtkę, taką, wiecie, wiosenną czapkę, no ale jest straszny huragan, więc ja też mam zimową kurtkę, lecę. Widzimy się później. Wróciłam z Michasiem z przedszkola, teraz zabieram się za obiad. Jest bardzo, bardzo, bardzo późno. Pa. Ja właśnie upiekłam golonkę. Jest przepiękna, mięciutka. Jeżeli nie piekliście nigdy golonki, to na moim kanale jest przepis, jak taką golonkę zamarynować i upiec. Bardzo łatwy i prosty. A tutaj mam jeszcze w garnku gołąbki. Tyle gołąbków, a tutaj mam jeszcze, o zobaczcie, tutaj akurat mam nawet przekrojonego, tak wygląda w środku. Ja właśnie zrobiłam kolację dla mnie i dla Michasia, Nina już śpi, jest po 20. Tu mam takie grzanki zwykłe z serem i z pomidorem, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, jaka jest pełnia. Pełnia księżyca. Mamy nadzieję, że film Wam się podoba. My uciekamy.